Chciałem wam powiedzieć o wspaniałym dniu, o dzisiejszym dniu. Dzisiaj mamy ten wspaniały dzień, że dzielimy się z wami czymś, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka. Mówimy wam o żywym Bogu, o dobrym Bogu, nie o jakiejś marionetce, nie o jakimś tam Jezusiku, nie o jakimś obrazku. Mówimy wam o żywym Bogu, którego my realnie spotkaliśmy w swoim życiu. Ja nikogo nie zabiłem, nie kradłem, nie ćpałem, nie piłem, byłem zwykłym zjadaczem chleba, takim jak większość nas jest w tym kraju, klasa średnia. Powoli każdy z nas dodrapywał się do jakichś sukcesów, szkoła, studia, rodzina, dom i każdy z nas do czegoś po prostu dąży. Ale okazuje się, że w tym pędzie do tych rzeczy zawsze czegoś brakuje, zawsze jest ten niedosyt, zawsze jest coś nie tak, zawsze w którymś momencie przychodzi jakiś lęk. Zawsze przychodzi jakieś niezadowolenie. I wiecie co? Ja miałem wywalone na Boga. Tak jak większość tutaj w tym kraju, nikt nie szuka Boga, bo po co mu ten Bóg? Chodziłem do kościoła, jak większość z nas, ale tam tego Boga nie znalazłem. I pewnego dnia, już jak skończyłem studia, już miałem rodzinę, założyłem firmę, spotkałem człowieka, który mówił do mnie o dobrym Bogu. I mówił do mnie, że dobry Bóg to jest Jezus Chrystus. Nie ma innego Boga, nie Allah, nie jakieś różne dziwne wymysły, tylko Jezus Chrystus. Że On jest mocą, że On uzdrawia i wskrzesza zmarłych. I że On prowadzi szczęśliwe życie. I wiecie co? Ja tak konfrontowałem swoje życie z tym, co On do mnie mówił. Że na zbawienie, czyli na niebo nie można zasłużyć. Że w tym świecie nie można być dobrym człowiekiem, za dobrym człowiekiem. Że nie z tego będziemy rozliczeni. I wiecie co? Ja konfrontowałem swoje serce z tym, co wtedy usłyszałem. I stwierdziłem, że ja też chciałbym żyć, jak żyje ten człowiek. Ale wszystko, co do tej pory wiedziałem o Bogu, kłóciło się z tym, co On do mnie mówił. I w końcu zawołałem do Boga: Boże, ja chciałbym Cię spotkać. Chciałbym wiedzieć, jaki Ty jesteś naprawdę. Czy Ty jesteś taki, jakim ja Cię poznałem przez całe życie? Czy Ty jesteś taki, jak On do mnie mówi? I wiecie co? On nie przyszedł następnego dnia. Ale ja nie przestałem wołać. Ja nie przestałem mówić: Boże, chciałbym Cię poznać. Naprawdę, jeżeli Ty jesteś, chciałbym Cię poznać. I wiecie co? On do mnie przyszedł. Ja przez większość życia żyłem w lękach. Jak większość ludzi w tym kraju, w ogóle na świecie. Każdy ma jakieś troski. Nie ma człowieka, który się nie troska. Nie ma człowieka, który się nie troska o własną żonę, o dzieci, o pracę, czy na jutro będzie po prostu jakieś jedzenie, czy nie zostaniemy zwolnieni z pracy. Każdy się troskał. Ja też miałem swoje troski. I te troski tak naprawdę, im bardziej do przodu te troski się napędzały. Te troski cały czas, one parły do przodu. Bałem się, że skończą się zlecenia. Bałem się, że w końcu nie będę podobał się swojej żonie, że może znajdzie sobie innego. Bałem się, że dzieci będą chorowały. I cały czas napędzał mnie strach. Ale wiecie co? W tamtym momencie, kiedy zawołałem do Boga: Boże, ja chciałbym Cię poznać, On wtedy do mnie przyszedł. Ja wiedziałem, ja Go nie widziałem wtedy, On do mnie nic wtedy nie powiedział, ale wiedziałem, że w środku ze mną jest coś nie tak, że jestem martwy. Że pewna część, 1/3 mnie jest martwa. Ja wtedy nie wiedziałem, co to jest. Dopiero później się dowiedziałem, że ta martwa część, która jest we mnie, to martwy mój duch. Ja wtedy zawołałem: Boże, ja chciałbym, żebyś Ty przyszedł do mojego życia. I On wtedy przyszedł. Naprawdę do mnie przyszedł. Pamiętam wtedy, jak byłem w łazience i wstałem rano, godzina 6, więc byłem bardzo nieprzytomny, a On do mnie powiedział ludzkim głosem. Wtedy nikogo nie było w łazience, On do mnie powiedział: Synu Izraela, mam w Tobie upodobanie. Wiecie co? Wtedy to był przełom w moim życiu. Wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że jest Bóg. I że to nie jest jakaś mała popierdółka, tylko to jest Pan Mocy. Że prawdą jest to, że On odpowiada na każde wezwanie. Prawdą jest to, że do nieba idzie się na podstawie wyznania swoich ust. Nie na podstawie uczynków. Wiecie co? Kłamstwem jest, które nam wpajają, że człowiek na tym świecie musi być dobrym. Wcale nie musi być dobrym. Bycie dobrym jest nieopłacalnym. Nieopłacalne jest. Lepiej jest być złym człowiekiem. Ale wiecie co? Można być dobrym człowiekiem, ale tylko i wyłącznie, kiedy spotkasz Boga. Kiedy spotkasz Boga. Ja wtedy spotkałem Boga i wiecie co? Moje życie zmieniło się diametralnie. Przestałem się bać. Zacząłem iść do przodu. Zacząłem zdobywać nowe rzeczy. Nowe zlecenia. Wiecie co? Strach nas dezaktywuje.
Strach nas po prostu rozbraja, ale tylko Bóg jest w stanie nas uwolnić od tego. Chciałem wam powiedzieć, że może nie wiecie, ale naprawdę łaską człowiek jest zbawiony na tym świecie. Nie możesz wygenerować dobrych uczynków, tylko u Bożą łaską jesteśmy zbawieni. Nie możemy zasłużyć. Dlaczego? Bo taka jest nasza natura, żebyśmy się chlubili, że ja jestem lepszy, a ty gorszy. Ale tylko Bóg przychodzi na wezwanie twoich ust. Mam do ciebie pytanie. Czy chciałbyś spotkać się dzisiaj z Bogiem? Ten Bóg nie przyjdzie do ciebie jutro, bo jutro to może Jezus wrócić. On przyjdzie do ciebie dzisiaj. Ale On przyjdzie wtedy, kiedy zawołasz do Niego i powiesz: Boże, ja chcę ciebie do swojego życia. W jakimkolwiek jesteś stanie. Czy jesteś porządną damą, czy porządnym panem, czy porządną mamą, porządnym tatusiem, czy nieporządną mamą i nieporządnym tatusiem. Jezus takiego cię kocha, jakim jesteś. On do ciebie takiego przyjdzie, jakim tam jesteś w tym miejscu. Ale zawołaj do Niego. Powiedz: Boże, ja ciebie potrzebuję. Jezus, ja chciałbym, żebyś ty został moim Panem i Zbawicielem. Żebyś ty otworzył drogę do nieba. Bo łaską jesteśmy zbawieni, nie z uczynków. Boże, Jezus, dziękuję ci, że ty nas uwolniłeś. Że ty umarłeś za nasze grzechy. Że ty wziąłeś wszystkie grzechy na siebie. Żebyśmy mogli trafić, Jezus, do ciebie. Wyznaję, Jezus, że ty jesteś Panem i Zbawicielem. Dziękuję ci, że dzisiaj przybliżyło się Królestwo. Słuchajcie, jeżeli jest tu jakaś osoba, która potrzebuje uzdrowienia, potrzebuje uwolnienia, może masz jakieś natręctwa myśli, a może po prostu się boisz, a może masz jakieś niedostatki w swoim życiu, może masz dziwne myśli, które ciebie nachodzą, przyjdź do nas. Uwolnimy ciebie z tych myśli. Przyjdź do nas. Uwolnimy cię ze wszelkich związań. Jeśli masz problem, że czujesz się niekochany, przyjdź do nas. Będziemy się modlili o ciebie. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź do nas. Wypróbuj nas. Wypróbuj. Tak jak próbowano 2000 lat temu Jezusa, tak samo wypróbuj nas. Zobaczysz, na pewno zostaniesz uzdrowiony. Bądź kozakiem.